Studia na Wydziale Filozofii dają to, co jest najistotniejsze, mianowicie dają rozumienie świata i dają rozumienie siebie. Studia uczą kreatywności, uczą elastyczności myślowej, pozwalają zrozumieć, co jest w życiu najważniejsze. Pozwalają też uzyskać samodzielność i krytycyzm w myśleniu. Pytamy na tych studiach o to, dlaczego istnieje świat, czy istnieje Bóg i jaką ma naturę, co to jest poznanie, czy istnieją jakieś granice poznania, czy człowiek może wiedzieć wszystko, cokolwiek chciałby wiedzieć, co to jest dobro, co to jest zło, w jaki sposób odróżnić dobro od zła, w jaki sposób poradzić sobie ze złem w świecie, czy dlaczego istnieje zło, kto to jest człowiek, kim jest człowiek, czym różni się od zwierząt i tak dalej, i tak dalej. To są problemy, którymi zajmują się filozofowie. Jeżeli chodzi o studia filozoficzne, to warto przyjść na filozofię na Wydziale Filozofii KUL-u, ponieważ mamy wspaniałą kadrę dydaktyczną. Czyli mocnym atutem studiów filozoficznych w KUL jest kadra profesorska. Studia mają charakter elitarny, odbywają się w małych grupach, przypominają w dużej mierze system tutorski. Student ma indywidualny kontakt z prowadzącym zajęcia, jest indywidualnie przez niego prowadzony. To są studia skierowane przede wszystkim do ludzi ciekawych świata, do ludzi, którzy w sposób świadomy, w sposób szeroki chcą kształtować swoje horyzonty myślowe. Poza tym są to studia, które są świetną propozycją dla osób, które chciałyby studiować drugi kierunek, ponieważ dają mocne podstawy, dobre podstawy każdemu kierunkowi studiów. Pozwalają rozumieć lepiej, rozumieć głębiej każdą problematykę studiowaną gdziekolwiek, czy na kierunku humanistycznym, czy na kierunku przyrodniczym.